Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted Prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Paint the Town Red, czyli symulator klepy tak naprawdę. Klepa w barze, klepa z piratami, klepa z bossami, w więzieniu, naprawdę, arenki, wszystko to już było. Ale ostatnio doszła nowa opcja, czyli User Levels, czyli mapy tworzone przez użytkowników, tutaj jak widzicie, korzystające z systemu Steam Workshop. Napisał mi o tym w sumie jeden z użytkowników Facebooka, czyli jeden po prostu z ludzi tutaj, z widzów po prostu, który tam na fanpage'u do mnie dał znać, odezwał się o tym, że taka rzecz jest. W sumie nie widziałem tej rzeczy jeszcze. Ściągnąłem kilka sobie mapek tutaj i pogramy sobie. Także okej, dobra. Lecimy z mapkami. Powiedzmy mapka Old Spice Crew. To jest mapka, którą sobie włączyłem i zobaczyłem, o co w niej chodzi. Ale polecimy sobie może z Naked 101. Okej, mam nadzieję, że ogólnie odcinek z tej gry, no i z tego trybu ogólnie nowego, wam się spodoba. Jeżeli tak, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół, ja się nie obrażę na pewno. Oczywiście możecie także dać jakiś taktyczny komentarzyk, czy to jest jakaś broń. Oraz... o Jezu, oraz włączyć powiadomienia, które są dostępne pod filmem. No i tak, na tej mapce prawdopodobnie mamy walczyć z tymi golasami. Jak widzicie, chyba weszliśmy do złego miejsca i pytanie brzmi, czy my mamy gdzieś przechodzić. Ogólnie są to, o Jezu, są to mapy, to są golasy, ale jeszcze większe. O Jezu, jakie bydlaki. I to chodzi mi o tych ludzi. No okej, mamy troszeczkę tych przeciwników. Na tych mapach chodzi prawdopodobnie o to, żeby zniszczyć wszystkich przeciwników, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że te mapki będą fajne. Jeżeli tak, to myślę, że ta gra znowu powróci na kanał. Okej, zaczynamy, klepa. Pierwsza klepa, oni się będą chyba między sobą też klepać, co jest dla mnie na plus, na pewno. Okej, golasy versus Hogaty. Hogaty walczy z gołymi ludźmi. No okej, pyk z buta, gościu. Wjeżdżam na ciebie, pyk. Dobra, trzeba tak, po pierwsze trzeba jakąś broń zabrać. Będziemy mięsem rzucać. Proszę państwa, rzuciłem właśnie mięsem. Dobra, zwykłych golasów zniszczę bez problemu. To nie jest problem raczej. Ze zwykłymi golasami sobie poradzić. Trudniej na pewno będzie, patrzcie, tych skopiemy w ogóle jak leżą. Trudniej na pewno będzie z tymi dużymi golasami. Jak wiadomo, duży gościu to jest bydlak po prostu. Bydlaka naprawdę trudno jest zniszczyć. Dobra, zwykły gościu idzie do mnie, zwykłego to sobie tak turlamy stąd. Oczywiście mogą być widoczne spadki FPS-ów, ponieważ no... jak wiecie, no są to mapy jednak tworzone przez ludzi. Może być tutaj wrzucona, nie wiem, zbyt duża ilość propów tych botów po prostu. Cokolwiek może być źle zbalansowana, także za spadki przepraszam. No jak mówiłem, testowałem tylko do tej pory jedną mapkę i wyglądała też fajnie, także no spróbujemy, po prostu na chybił trafił. Jeżeli będzie się za bardzo aż tak zacinać czy coś, no to najwyżej wtedy zmieniamy mapkę. Póki co jeszcze mapka działa, może wiadomo, no za dużo tych botów się bije czy coś w danym momencie. Prawdopodobnie jak zabijemy już jakieś, no to powinno się też troszeczkę uspokoić, bo wiadomo, w tym momencie jest na przykład mniej FPS-ów, co widać prawdopodobnie, ale myślę, że nie jest aż tak źle, żeby nie dało rady tego oglądać. Okej, no pójdźmy do dużych chłopców, do bydlaków, bydlaki śmierdzielem. Okej, tu są jeszcze mali chłopcy. To znaczy, Boże, jak to dziwnie zabrzmiało. To są jeszcze normalni ludzie. Gdzie są bydlaki ogólnie? Bydlaki gdzieś przeszły. Boże, widzicie ile tego jest? Ile tego tałataństwa tutaj tak naprawdę jest? Dobra, chwilę nam to zajmie w takim razie. Wyczyszczenie tego. Dobrze są bronie. Dobrze są bronie. O fuck, ktoś mnie dupnął. Katana, katana, katana. Katana jest, pyk. Pyk, pyk, pyk. O Jezu, naprawdę, FPS-y dropią. Trzeba uważać, co się tutaj gra. No okej, okay, kolesie przeci... Jezu, nie widziałem gościa. Tu jest... o Jezu, Boże, laga wystaje. Żeby nie użyć innego słowa. Kurde, jakaś pała tam stała. Okej, okay, dobra, pyk, Gladius. Gladius versus ludzie. Okej, okay, rozciąłem ich troszeczkę. Pyk. Oh fuck, god damn.
Beach. Dobra, wywalamy gościa. Wywalamy na pyrkę. Na pyrkę go. Dobra, podnieśliśmy to. O Boże, ile tutaj tego jest. Patrzcie na to. Dobra, tutaj będzie trochę walki. Tutaj nas troszeczkę walki czeka, naprawdę. Dobra, gazorurką gościa. Teraz tak. O, wydaje mi się, że to zmierza ku końcowi. Wydaje mi się, że zmierzamy do końca. Nie widzę w ogóle tych byczków całych. Te byczki sobie gdzieś poszły, czy coś? Nie wiem, albo może mi się wydawało tylko, że to były byczki. Ich tak naprawdę tu nie było nigdy. Byli to zwykli goście, tak jak ja. W ogóle nie wiem, kto mógł wrócić z tamtego pokoju po lewej stronie. Dobra, pyk. Pyk! Ej, umarłem! 65 na 101. Całkiem niezły wynik, jak na pierwszy raz. Okej, będziemy lecieć z kolejnymi mapami, myślę. Tych map jest naprawdę dużo. Gunfight 4x4. Brzmi nieźle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może tu... Są bronie. Mamy swoich ziomków, proszę państwa. Jestem liderem tego gangu. Nasz gang nazywa się Hogastos Prisoners. Czyli wiecie, takie życie więzienne. Mamy pistolet skałkowy jakiś, to jednostrzałowiec niestety, mamy takie 4, mamy 5 paralizatorów, jeszcze jakieś 3 pałki, dobra, bierę pistolet na start. I go, gdzie jest wyjście? Po prawej stronie, okej, tu są panowie w klubie, po lewej stronie są panowie z areny, ej. Oni wyglądają w ogóle jak połączenie pirata i gościów z areny, ale naprawdę ładne połączenie, nie powiem, że nie. Ej, taki prop jest? Ej, fajnie on wygląda, on jak Cezar taki, ale Cezar na koksie. Dobra, go lewa strona, tak myślę. Pyk! Okej, zaczynamy bitkę. Zaczynamy bitkę. A z tyłu jeszcze są, z tyłu jest jeszcze jakaś nacja. Okej, Hogastos Prisoners atakują. Z Gladiusem, wiadomo. Ale mi przyfanzolił. Gościu, pyk. Bierę cię na pyrkę, typie. O fuck, ale mi przywalił. Sorry, Julek. Julek Cezar. Sorry. Czekajcie, nie, ja mu strzelam. Dostajesz heada, gościu. Okej, dobra. Ja jestem w troszeczkę słabej sytuacji. Jeszcze gang motocyklowy tutaj jest. Powiem wam tak, ja jestem w bardzo słabej sytuacji w tym momencie. Ja pierdzielę, wszyscy przeciwko mnie. I ty, Brutusie, przeciwko. Dobra. Okej, okay. Pyk, kilku się wywali, bierzemy paralizator. Woo! Ale go złożyło. Pyk, typie, wywalka. Okej, okay. Koleś mi już chciał przywalić, widziałem to. Ten Cezar, Julek Cezar, naprawdę jest wytrzymały, powiem wam tak. Naprawdę gościu jest wytrzymały. Pyk. Dobra, co tutaj jest do zgarnięcia? Upsi daisy, bierzemy paralizator kolejny. Fuck, dostałem w plecy. Dobra, pyk. Wywalmy gościa. No ja nie wiem, co się tu dzieje. Ile on ma chapców, ten Julek? On już naprawdę wyrywał taką dawkę. On wyrywał już boską dawkę normalnie. Dobra, i zginął. Boska dawka musiała go zniszczyć. Pyk. Poobcinamy wam, kurde, wszystko. Dobra, gościu. Ale heady poszły. Patrzcie, dosłownie heady. Gościu na mnie z gryfem jeszcze. O Jezu, duży Alfons przyszedł. Okej. Okay. Jak się poskładał. Czekajcie, szybko broń. Szybko jakaś broń. Jest Gladius. Póki gościu nie wstanie. Dobra, ręka odcięta, noga odcięta, można walczyć. Dobra, kolejny. Hogastos, Prisoners został. Nie, fuck, Katana Boss jeszcze. Katana Boss, na koksie Katana Boss jeszcze w dodatku. Dobra, okej. Okay. Katana Boss dostajesz, kurde, w mordę. Gościa. Klepiemy. Klepanito gościowi wyłożymy. Hogastos Prisoners niestety no zostali pokonani, jak widać. No tak jak już mówiłem, niestety. Pyk, jeden. No chodź tu! Mam pałkę Alfonsa. Jakkolwiek to dziwnie i zbraźnie. Nie, naprawdę 55 na 72 prawie się udało. Myślałem, że mi się uda tak naprawdę. Było blisko, ale nie udało się jednak. Dobra, sprawdzimy kolejną. Może Firing Range V3, wersja trzecia jakaś.
Co będziemy tutaj robić? Może będziemy strzelać? Ja lubię bardzo strzelać w tej grze. Tak, będziemy strzelać! I oni prawdopodobnie nie będą mogli do nas przejść, czy co? Kogo my tutaj mamy? Na pierwszej linii mamy jakiegoś ziutka, który tutaj jest więźniem. Ej, możemy chyba do nich postrzelać, tak mi się wydaje. Że oni do nas nawet nie wyjdą, także... Show must go on, że tak powiem. Pyk! Ha! Pyk! Frajerze, ty! Ty, frajer! Ty, pyk! Do ciebie mówię, typie! Pyk! Dobra, wywalimy w niego tym. Okej, okay, harpun! Harpun w dłoń! To trzeba... Jak harpunem, to takiego wieloryba trzeba dziabnąć. Dobra, nie udało się harpunem. Może shurikenem? Czekajcie, shurikenem to... Pyk! Jak wyrywał shurikenem. Dobra, go broń. Patrzcie. Uhuhuhu! Ale spal... Ej, ja go zabiłem tym. A bym się zdziwił w sumie troszeczkę, jakbym go zabił. Czymś takim. Dobra, koniec zabawy. Pyk! 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 Ktoś jeszcze? Kurde, ktoś na dokładeczkę? Dobra, ja wiem, że ten jeszcze wstał. Dobra, załatwiony. No chodź, ktoś na dokładeczkę. Mamy tutaj broń. Ktoś jeszcze? Go, go do mnie. Czekam. Czekam, kurde, goście. Enemies remaining, zero. Okej, okay, exit w takim razie. No to to bardzo szybko poszło, powiem wam. Resumę, nie, ja chcę zrestartować level. Zobaczymy może, bo to jest o to, żeby właśnie sobie postrzelać czy coś. Także możemy zrobić tak. Pyk, pyk, pyk. Zaczniemy od grubych ryb. Od razu, patrzcie. Ten jeden zniszczony. Pyk, w nogi, trzeba w nogi im celować. Pyk. Rozwalacie ich na starcie od razu. Jeszcze jeden duży. Gościu, pyk. Okej, okay, dobra, wywalamy broń i bierzemy kolejnego shotguna i pyk, 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 pyk. Dobra, i jeszcze jeden shotgunik. Pyk, pyk, pyk. Dwóch zostało jeszcze. Pyk. Jeden nabój, ostatni przeciwnik. Kto się podniesie? Okej, okay, dziękuję bardzo. No i to byłaby... To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tę mapę. Lecimy dalej. Jaką mapę? Motel Raid. Motel Raid. Co będziemy rajdować? Jakiś motel? Tak, jesteśmy gangiem kucharzy. Kucharze sobie tak siedzą. Ten sobie leży z gryfem. To jest duży kucharz. To jest Maniek. Maniek jest po prostu dużym dzieckiem. Od zawsze był dużym dzieckiem. Jak widzicie, ma coś nie po kolei z głową, bo myśli, że podnosi gryf, ale tak naprawdę nie wychodzi mu jednak. To jest John. John myśli, że po prostu nadaje się do wojny w Wietnamie. Ubrał sobie tutaj opaskę. Myśli, że jego nazwisko to Rambo, jednak tak nie jest. To jest John Kowalski, po prostu. Po prostu Kowalski. Ten kolega myśli, że co? Że może sobie się poznać nad biednym policjantem, bo policjant przyszedł, miał jakieś do nas wąty, a że jesteśmy gangiem kucharzy, no to stwierdził, że go przekopię trochę, tego typa. Proszę bardzo, też go przekopię. Czemu pociąłeś naszego? Nie tnij naszych, gościu! No i widzicie, i z kim ja pracuję? Z kim ja w gangu pracuję? Tnie naszych po prostu kumpli. Okej, okay, policjanci przyszli odbić chyba. Policjanci i jakiś gang motocyklowy przyszli odbić swoich kolegów, prawdopodobnie. Jesteśmy w ogóle w motelu, jakbyście jeszcze nie zauważyli. O fuck! Zbyszek, policjant! Policjant Zbychu, widzicie? To po tym wąsie poznałem gościa. Spałować, kurde! 997! Chwytasz za słuchawkę! Mniejszy Zbyszek. Kurde, większy Zbyszek to szybko poleciał dosyć. Okej, okay, co to za gangus najgorszy? Gościu, krzesłem mu po ryju. Pyk! Policję to tylko witam z krzesłem w ręce! Oczywiście, tak to działa. Pyk! Pyk! O, jakiś Google przyszedł. Google. Pyk. 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 Ho, ho! Dobra, tutaj była jakaś broń jeszcze. Nie, nie chodziło mi o gryf. Chociaż ktoś gryfem tutaj walczył już chyba wcześniej. I nie chodzi mi o Hermionę, ani o nikogo takiego. Czekajcie, tu była jakaś katana czy coś. Gościu! Masz tą szklanką po ryju. Pyk! Nie pałką policyjną, co ja policjantem jestem. Dobra,
Go Katana Challenge. Wow, koleś! Wow! Ale ich rozwaliliśmy jeszcze 8. Dobra, gdzie jesteście w tym motelu? To była jakaś gitara, jakaś skrytka tutaj, co? Mieli... No, tutaj mieli broń. Nielegalnie pewnie przechowywali broń. Gościu, tnecie bez problemu. Pyk. Po nogach wystarczy. Naprawdę, wystarczy po nogach ciąć. Zostało jeszcze 2. A to moi, muszę moich zabić. To jest jak w King of the Kill. No i proszę bardzo, teraz można jeszcze sobie szaszłyczka zrobić jakiegoś, czy po prostu sałateczkę rozdrobnić troszeczkę. Ale dobra, ogólnie to by było tyle chyba, jeżeli chodzi o Hotel Ride. Jak widać, przetrwałem, udało mi się. Tutaj chyba policja była na samym początku, nie? Tak mi się wydaje. Udało mi się, level complete, return to menu. Przeszliśmy bez większego problemu. Okej, bank heist. Napad na bank brzmi jak dobry plan. Także sobie już lecimy. I teraz tak. Employees only to dla pracowników, czyli ja nie jestem. What the fuck? Tu nie ma drzwi. To był fake. Okej, employees only. Mam. Aha, bo ja mam po prostu napaść. No hejka. No hejka. Co tam się z wami dzieje? Koledzy, dacie mi przejść? Czy tak nie bardzo? Okej, to było przejść. To fajny hejst, to fajny napad na bank. Wszystkich rozstrzelać na wejściu. Brzmi jak dobry plan napadu na bank. Pyk, koleś. Mój prawy sierpowy to jest prawy sierpowy śmierci. Ja nie wiem, ty się chyba śmierci nie boisz, gościu. Gotówką w ciebie strzeliłem. Dobra, bierzemy jakiś. Rzucimy w ciebie pomidorem. Pomidor. Okej, koleś idzie. Ej, ale my bawiliśmy się tylko. Ej, sorki, nie chciałem. Więc tylko pieniędzmi możemy rzucać? O Jezu, bez kitu. Bez kitu, bez kapi. Pieniądze power. Halo, broń. Go, broń, jakakolwiek. Jakakolwiek broń, pyk. Pyk, moje pięści to nie jest broń. 10 na 24, powiem wam, będzie trudno. Replay level. Lecimy jeszcze raz. Tego shotguna nie będę używał w tym momencie. Okej, widzę, że jest jakaś pałka dostępna. Dobra, jednak chyba musimy użyć. Fajnie, umarłem. Super. W ogóle wcześniej zabiłem tylko 10, teraz zabiłem 7. Bez żadnych problemów. Okej, idziemy. Napad na bank. Okej, pyk. Nie no, dobra, ja tu zdycham. Ja tu zdycham za szybko. Zdycham za szybko, zdecydowanie. Raczej nie mam szans w tym momencie. Medieval Warfare, to brzmi fajnie. Jakaś średniowieczna walka. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Tak na początek rozejrzyjmy się. A ci to co to są? To są teksturki chyba, wydaje mi się, że to są typy z aren. To są ci typowie, którzy tam siedzą i skandują na arenach. Tak mi się wydaje. To znaczy tak średnio medieval, jeżeli o Rzymian tutaj chodzi. Tam jest w ogóle jakaś arenka, tutaj jest jakieś wejście. Nie, to nie jest wejście. A tu co to za arenka? Chcę zobaczyć, o co tutaj chodzi z tą arenką. To jest arenka, której tak naprawdę nie ma. To jest miejsce, do którego się nie dostaniemy. To jest miejsce, w którym nic nie zrobimy. Powiem wam, że ja muszę się przyjrzeć temu edytorowi. Może sam stworzę jakąś mapkę, że jest dosyć łatwy, intuicyjny. Dobra. Patrzcie. Z buta wjeżdżam! Jednym kopem wyłamuję ścianę. Pyk! Frajerowi w mordę. Pyk! Challenge! Kop w mordę challenge! Proszę państwa, czekajcie. Tutaj mój kop taekwondo. Pyk! Był kop taekwondo? Chyba był. Pyk! No, muszę trafić w głowę gościowi. Patrzcie, jak gościa wywaliłem! Na glebę, frajeru. Pyk! Typiarzu, na glebę. Kopanito, na glebę. Gleba power. Tylko muszę trafić tak na mordę gościowi centralnie. Pyk! Trafiłem? Chyba nie. Chociaż dopatrzcie, pyk! Jeden zaklepany. Tak się kolosusów niszczy. Proszę państwa, pyk! Wbijamy, pyk! Robimy. Koleś się musi przewrócić oczywiście, musi stracić równowagę. Jak wbijacie takiemu gościowi wysokiemu na głowę z kopem, no to musicie uważać, żeby koleś normalnie stracił równowagę. Wtedy możecie bić. Jak na ziemi leży, oczywiście. To może nie jest honorowe. Ale nie miało być takie. Nigdy nie mówiłem, że to będzie honorowa walka. Kop w krocze. Pyk.
Pyk, kopanito! Tego typa skopiemy normalnie. Jestem tak mocny w takiej akcji biegania, skakania i kopania, że ja typa skopię po prostu. Na śmierć go skopię. Pyk. To znaczy nie mogę go trafić, tak póki co, z tego co widzę. Tak go niby trafiam, ale nie trafiam. Tak... Ja po nim skaczę w ogóle w tym momencie. Najlepsze jest to, że ja nie dostałem obrażeń, a on bije swoich kolegów dookoła. Także to jest najlepsza opcja. Patrzcie, oni jego biją. O fuck, dostałem od... Dobra, gościu. Gościu. Co ty robisz, typie? Dobra, proszę państwa. O, biją go, biją go! Pyk! Okej, przyszedł drugi. Przyszedł drugi boss. Musimy pierwszego zaklepać jeszcze. Dobra, kopanito leci. Jesteś kopany, gościu, na pyrkę. Na pyrkę, gościa. O, fuck! Ledwo przeżyłem. Dobra. Pyk. 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 O, jest mój miecz. Gdzie jest mój miecz? Go katana challenge. Pyk. 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 Dobra, kopany na ryj. Dobra, rozkopany. I ten też, i ten też, i ten też. Go katana challenge. Mówiłem, katana challenge. Było komunikowane tutaj. Katana challenge. Pyk. 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 Haha! To jest Sparta, kurde. Pyk. Pyk. Jestem mistrzem tej gry. Jestem po prostu... I'm motherfucking mistrz gry. Tak się wygrywa, proszę państwa. Tak się, kurde, wygrywa. Giereczki. Przekopałem ich. Dobra. Powracamy do menu. Myślę, że ostatnią jeszcze mapkę włączę. Midnight Madness czy Elite Catering? Elite Catering. Wszystkie mapki chyba wam pokazałem. Okej. Okay. Elitarny Catering. Mhm. Jasne. Tu coś jest. Tu coś jest. Widzę to. Widzę to. Mam to prawie. Tam jest gazerurka. Dobra. Wyciągnąłem ją. Tu jest tak. A, Elite Catering. Elite. Mamy policjantów, którzy są ze mną. Czy ja też jestem policjantem? O, wy frajerzy! Kurde, spruli się. Oni się spruli. Pyk. Gaz rurką po ryju. Ty, gościu. Ty pracowałeś dla nas. Co to za spruta w barze? Pyk. Gaz rurką po ryju. Powiedziałem raz. Dobra, prawy sierpowy śmierci. Dobra. Prawy sierpowy śmierci poszedł. Zabiłem gościa tym prawym sierpowym, naprawdę. Zabiłem go. Może nie chciałem, ale zabiłem. Może niechcący, ale umarł. Pyk! Butelka rozbita na głowie. To jest zawsze, to jest nieodłączny element bujek barowych. Butelka rozbita na czyjejś głowie. Dobra, krzesło po mordzie to też taki element. Kolejny, patrzcie jak to leci. No ho, butelka w dyńkę. Pyk. Okej, okay. Pyk. Ale taki głuchy jest dźwięk. Nie lubię tego dźwięku tak naprawdę. Tak mi się kojarzy, jakby komuś głowę rozwalali. A, rozwalamy, no tak. No, gościu. Pyk na mordę, typie. Pyk, pyk. Huhu! Pyk! Rozbitą butelką to już takie dymy większe idą. Jak O, ty typie. Dobra, wyrzucamy krzesło w typów. Krzesło, pyk, buta. Pyk! Prawy sierpowy śmierci! Prawy sierpowy śmierci! Prawy sierp... Kurde, koleś już 3 życia stracił tymi sierpowymi, jeżeli każdy to był prawy sierpowy śmierci. Uhuhu. Dobra, chodź tu. Chodź, typiarzu. Boisz się? Pyk! Z buta wjeżdżam! Okej, Dobra, krzesłem? Taboretem jakimś? Dobra, mamy dużo krzeseł. Mamy dużo krzeseł. Póki leży, trzeba gościa dobić. Jednego, drugiego, czy trzeciego. Okej, okay, jeszcze ktoś wstaje, jeszcze ktoś wstaje. Nie, ten już chyba nie wstaje, kolega, on ma dosyć. Zostało 9, ciekawe gdzie. Ej, gdzie oni zostali? Zostało niby 9. Tu jest jakieś wyjście. A nie, to jest dla pracowników. Kucharze jeszcze z nimi współpracowali. No patrzcie na to, dobra. Moi ziomkowie z policji ich zniszczą, raczej, bez problemu. Tak myślę. Upsi, rzuciłem w naszych kolegów, policjantów. Dobra, trzeba znaleźć, wiecie co? Trzeba znaleźć jakąś broń, bo zaraz panowie policjanci będą na mnie iść, tu atakować. Dobra, 8 zostało. Huhu! Pyk, pyk,
Pyk. Dobra. Pyk. Ups, i to był... Umarłem jak leszcz na samym końcu. Ale dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, jeżeli nowy tryb wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i jeżeli oczywiście widzicie jakieś kolejne zmiany zachodzące w tej grze lub innej, to śmiało dajcie mi znać, tak jak ten kolega, któremu bardzo dziękuję za powiadomienie na fanpage'u. Właśnie dajcie znać na fanpage'u, czy to w komentarzach właśnie pod filmem. Chociaż lepiej na fanpage'u, bo tam częściej sprawdzam i mogę łatwiej to zweryfikować jakoś. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!